zakochujcie się w swoich adwokatkach. Takie przemyślenia mam dzisiaj po tym, jak dowiedziałam się o wyroku, który zapadł w Sądzie Okręgowym w Warszawie, w którym młoda, 26-letnia prawniczka została skazana na 15 lat pozbawienia wolności za zabójstwo swojego chłopaka. Podczas jednej z kłótni dziewczyna, która uprawiała szermierkę, co było podnoszone przez prokuraturę, zaćgała swojego partnera. Prokuratura domagała się 25 lat pozbawienia wolności, niemniej jednak w sprawie brała czynny udział matka ofiary, która prosiła o łagodny wymiar kary dla dziewczyny, tłumacząc, że związek był dość burzliwy i że tak naprawdę jej intencją wcale nie było zabójstwo. Sąd nie wziął pod uwagę tych wszystkich okoliczności zarówno ze strony prokuratury, jak i matki i skazał dziewczynę na 15 lat pozbawienia wolności. Więc mój przekaz na dziś: nie warto zakochiwać się w prawniczkach, bo można mieć później problemy.